Czyli kolejna walka z Marti Renty. Jak nie Marti Renty, to masz jeszcze kogoś na oku? To chcę rewanż. Muszę mieć ten rewanż, bo ja nie podaruję, żeby ktoś mnie obrażał. A ja jej nie będę obrażać, bo ja mówię, ja mam klasę, ja nie będę... To, że tam jej powiedziałam, że tam jest gruba czy coś, no to nie jest kłamstwo. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia, tak? Ale nie będę jej obrażała, nie będę jej wyzywała, nie będę robiła jakichś scen, rzucanie lalkami. Boże, to jest takie... poniżej godności. No nie traktuje się tak swojego przeciwnika. Przynajmniej ja tak uważam. No ale ja wiem. Ona chce robić show. Okej. Dobra, a spodobała ci się ta kariera sportowa? Będziesz nadal ćwiczyć ciężko i myślisz, że może tak jak Marta Linkiewicz przejmie twoje życie? Szczerze to nie wiem. Ja się, mówię, bardzo dobrze czuję, ale nie miałam możliwości nawet więcej pokazać. Aczkolwiek w tych pierwszych tam ciosach plus to obalenie, no nie było łatwe, ale udało mi się. Do pozycji bocznej przeszłam, ale nie zdążyłam gdzieś tam tego zrobić, przekręciłam się, zrobiłam coś nie tak, ale to już będę analizowała z trenerem i tak dalej. No ja czuję się pewnie, czuję się dobrze w tym, co robię i sądzę, że jeszcze jak podszlifuję umiejętności, to po prostu teraz wyciągnę wnioski i będę w tym lepsza. No i nie chciałabym na razie kończyć po prostu przygody z MMA, póki nie wygram.